Monika, samochód roku 2018. Czym jeździsz? Ja obecnie zamieniłam Mercedesa na Range Rovera i musiałam się przyzwyczaić, bo trochę inne gabaryty. No ale również samochód wysokiej klasy, więc tak naprawdę troszeczkę inny, bo jest to wysokie auto, SUV. Musiałam się trochę przyzwyczaić. Ale też startujesz, tak jak tutaj niektóre osoby, z którymi robiłem wywiad, z piskiem opon? Czy startuję? Wiesz co, być może dlatego nie robię takich rzeczy, bo się za każdym razem boję, że coś może się nie tyle stać mi, tylko mogę po prostu przesadzić i nie daj Boże. Stworzyć jakieś zagrożenie, Zagrożenie, tak? Być może to jest takie, jakąś tam wyobraźnię jeszcze mam, stąd też, ale oczywiście na trasie, gdzieś tam w trasie, nie żałuję sobie depnięcia. Ale rozumiem, że też w granicach prawa. Nie. O! I mamy ją! I mamy ją, to jest dowód na to, że kobiety przesadzają na jezdni. Dobrze, żartuję. Słuchaj, 65 lat Playboya, kawał czasu. Dokładnie tak. Co sądzisz o takiej rocznicy? Bo to już jest naprawdę poważna rocznica. To tylko świadczy o tym, że gazeta przez 65 lat, a umówmy się, tak jak wspomniałeś, jest to naprawdę kawał czasu, trzyma poziom i jest to gazeta, która się rozwija. Jest to gazeta, która za każdym razem jakby ewoluuje w coraz to piękniejsze kobiety, wprowadzając jakby zmiany, o których niedawno słyszeliśmy, bodajże które weszły w zeszłym roku. Niemniej jednak gazeta nie straciła na popularności i nadal chętnie sięgają po nią nie tylko mężczyźni, a co kobiety. No tak, ale to jest gazeta, która tak naprawdę ma tylko bardzo mały wycinek takiej nagości, piękna, kobiecego i tak dalej, bo to jest gazeta z motoryzacją, z gadżetami dla facetów. Taka typowa, taka typowa gazeta, oczywiście okraszona o piękne kobiety, trochę bardziej pokazujące swoje ciało. Tylko że pamiętaj, tak jak wspomniałam, ta gazeta ewoluuje i niegdyś, tak jak zazwyczaj widać na ostatnich stronach Playboya, że kiedyś te sesje wyglądały zupełnie inaczej. Były naprawdę bardzo odważne i odsłaniały pełne piękno kobiet. Natomiast na ten moment chyba tak nie jest. Nawet powiem szczerze, że parę miesięcy temu wpadł mi w ręce Playboy i gdzieś już te części ciała są zakryte. Takie, które niegdyś były zupełnie na wierzchu. Natomiast jest to gazeta, która trzyma poziom przede wszystkim kobiet, które są tam pokazywane. Ze smakiem oczywiście, nie jest to jakieś pruderyjne strasznie. Jak podsumujesz swój 2018 rok? Mój 2018 rok był, nie było większych zmian. Chociaż zmiany nastąpiły bardziej we mnie niż to, co się wokół mnie wydarzyło. Dorosłam chyba. O! Tak. A 2019 w takim razie zapytam? Będzie mój. W jakim sensie? Na każdym polu. Mam nadzieję, że w rozwoju osobistym, jak i w szczęściu, w miłości. Jak zwykle. Rozmarzyłaś się. Rozmarzyłam się. Wszystkie na to liczymy, czekamy na tego rycerza. Na białym koniu. No tak, jak to zwykle bywa. No, w 2019 roku w zasadzie ja nigdy nie mam jakichś tam szczególnych planów, czyli nie mam założeń, bo i tak znając mnie i moje podejście nie dopilnuję tego absolutnie. Nie, rycerz. Rycerz na białym koniu. Słuchaj, mówi się o Donaldzie Tusku, że przyjedzie na białym koniu. Coś sugerujesz? Słuchaj, może niech to nie będzie Donald, no. Okej. Nie mówię, wydaje mi się, że nie chcę już tutaj... Nie wchodzimy w politykę, koniec, nie wchodzimy. Karalne w tym kraju w tej chwili, wszystko jest karalne, więc wolę się nie udzielać. Okej, dziękuję w takim razie.